Talk FM, Eurokoncita Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Wtorek, 27 września, to co Państwo słyszeliście. Informacje Talk FM, Eurokoncita Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Po 500 plus drugi sztandarowy program PiSu gabinet Beaty Szydło dzisiaj zajmuje się Mieszkaniem plus. Wietnamczycy przemycani w podwójnych dnach przyczep i kamperów. Straż Graniczna rozbiła międzynarodową siatkę przemytników. Komisja Europejska proponuje ograniczenie połowów dorsza na Bałtyku. Rada Ministrów zajmuje się dzisiaj rządowym programem Mieszkanie Plus. To jeden ze sztandarowych pomysłów gabinetu Beaty Szydło. W studiu ze mną reporter TOK FM, Roch Kowalski. Witaj, powiedz, jak konkretnie ma wyglądać program i jak oceniają go eksperci? Mieszkanie Plus ma być kierowane do osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania. Chodzi o to, by móc wynajmować lokale na atrakcyjnych warunkach, około 20 zł za metr kwadratowy. W programie mają też zostać zapisane zasady przejęcia mieszkania na własność. Jeśli najemcy zdecydują się co miesiąc płacić 20% więcej, to po 20 latach mieszkanie, które wynajmują, stanie się ich własnością. Jak nie wiadomo to na jeszcze do końca, ta jakie ostatecznie będą szczegółowe rozwiązania. Minister Andrzej Adamczyk przekonywał, że jego resort właściwie ma już wszystko dopięte na ostatni guzik. Informacje, które spłynęły od starostów i zagranicy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa pozwalają stwierdzić, że mamy ponad 7,5 tysiąca hektarów gruntów, które można wziąć pod uwagę przy realizacji tego programu, nie tylko jako tereny do zabudowy, ale również nieruchomości, które, dzięki którym będzie można uruchomić instrumenty finansowe. Sam pomysł preferowania najmu podoba się ekspertom, ale deweloperzy widzą w Mieszkaniu Plus wiele dziur. Jedną z nich mają być zasady wykupu mieszkań. Według Konrada Płochockiego, szefa Polskiego Związku Firm Deweloperskich, jeśli budżet państwa nie będzie współfinansował zakupu mieszkań, to dla deweloperów będzie to nieopłacalne. Jeżeli rata na rzecz uwłaszczenia miałaby wynosić 20% czynszu, to brakuje oczywiście ponad połowy wartości powstania samego mieszkania. Ten program na chwilę obecną się nie zamyka. Według zapewnień resortu pierwsze inwestycje ruszą za 2 lata, a najemcy do pierwszych mieszkań wprowadzą się rok później. Roch Kowalski, dziękuję. Straż Graniczna rozbiła międzynarodową siatkę przemytników, którzy organizowali przerzut Wietnamczyków z Rosji do Polski. W sumie zatrzymanych zostało 14 osób, w tym jeden Polak. Przemytnicy przewozili ludzi tak zwanym szlakiem nadbałtyckim przez Łotwę i Litwę. Jak wyjaśnia rzeczniczka straży Agnieszka Golias, Wietnamczycy byli przewożeni w przyczepach i kamperach. Obywatele Wietnamu byli przewożeni w mało komfortowych warunkach, które zagrażały ich zdrowiu, ponieważ należąco w podwójnym dnie byli ukryci. Byli przewożeni też w kamperze. Podczas tej operacji Straż Graniczna zatrzymała także 84 nielegalnych migrantów. Coraz więcej wiemy również o organizacji samej grupy przemytników. To mogło mieć charakter handlu ludźmi. Kiedy cudzoziemiec zapłacił na początku swojej podróży za przerzut, niespodziewanie okazywało się, że w trakcie przerzutu cena przemytu wzrastała. Cudzoziemiec nie miał pieniędzy, był zmuszony odpracować różnicę. Aresztowanym przemytnikom grozi do 10 lat więzienia. Policja podejrzewa, że dwie eksplozje, do jakich doszło wczoraj wieczorem w niemieckim Dreźnie, miały podłożenie ksenofobiczne, a ich celem było wprowadzenie niepokojów przed Dniem Jedności Niemiec. To święto przypada już w najbliższy poniedziałek, mówi szef policji w Leipnitz, Bernd Merbitz. Ta sytuacja sprawi, że będziemy jeszcze dokładniej kontrolować bezpieczeństwo, ale przestrzegam przed histerią. Policja w Saksonii i inne jednostki w kraju zagwarantują spokój w kolejną rocznicę zjednoczenia Niemiec. Celem ataku był meczet oraz centrum kongresowe. Nikomu nic się nie stało. Eksplozja zniszczyła jednak wejście do świątyni, w której przebywał imam z żoną i dwójką dzieci. Drezno leży w Saksonii, kraju związkowym, w którym w minionym roku dochodziło szczególnie często do antymigranckich ekscesów i podpaleń ośrodków dla uchodźców. Słuchasz informacji TOK FM. Komisja Europejska proponuje zmniejszenie przyszłorocznych limitów połowowych dorsza na Morzu Bałtyckim, dzięki czemu gatunek ten ma mieć szansę na odrodzenie. Zdaniem ekologów projekt nie idzie dostatecznie daleko. Bałtycki dorsz od lat nie może się odrodzić. Zła kondycja gatunku czy brak występowania tej ryby w strefie przybrzeżnej to poważny problem dla polskich rybaków. Choć armatorzy, zwłaszcza ci specjalizujący się w połowie dorsza, nie chcą redukcji kwot, Ministerstwo Gospodarki Morskiej opowiadało się za większą ochroną tego gatunku.
W ciągu godziny poznamy laureata plebiscytu na obywatelskiego sędziego roku. Już po raz drugi organizuje go Fundacja Cartwatch Polska, zajmująca się obywatelskim monitoringiem sądów. Agnieszka Wynarska. Plebiscyt ma promować sędziów, którzy się wyróżniają także poza salą sądową. Do fundacji wpłynęło kilkadziesiąt kandydatur z całego kraju, mówi prezes Cartwatch Polska Bartosz Pilitowski. Są bardzo różne powody, dla których obywatele zgłaszają nam te kandydatury. Natomiast my musimy wybrać spośród nich tylko te, które są uzasadnione poprzez działania tego sędziego poza salą rozpraw. To znaczy nie jest to nagroda za dobre sądzenie, bo każdy sędzia powinien dobrze sądzić i też nie jesteśmy kompetentni do tego, żeby to oceniać. Natomiast za działania poza salą rozpraw. W ubiegłym roku tytuł obywatelskiego sędziego roku otrzymał prezes Sądu Rejonowego Katowice Zachód Jarosław Gwizdak za zaangażowanie w likwidowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. To wszystko teraz. Kolejne informacje o 15.20. Pogoda. Do końca dnia pogodne popołudnie, więcej chmur na Podlasiu i w Małopolsce, ale nigdzie nie powinno padać. Jest bardzo przyjemnie, 13 stopni w Zakopanem, 14 w Białymstoku, 16 dziś w Warszawie i Lublinie, ale 19 pokazują termometry w Trójmieście i Poznaniu, 20 we Wrocławiu i 21 w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Bardzo przyjemnie jest na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie.